Siemanko dzisiaj z tej strony was w kolejnym odcinku z kariery przemysła o pochety FIFA 21. Dzisiaj rozpocznę od meczu z Blackburn. A potem czekają nas kolejne grudniowe spotkania. Terminasz Championship jest niezwykle napięty, więc sporo się będzie działo: 3 punkty przewagi nad Barnmouth i 14 nad Swansea. Nie jest to bezpieczna przewaga, cały czas musimy się mieć na baczności. W każdym spotkaniu musimy punktować, żeby utrzymać pozycję lidera. A teraz bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy pierwsze spotkanie. Dobrze, atakujemy temu, póki podanie do płachety. Płacheta z pierwszej do pókiego dobra, a dwójkowa akcja przemysła w płacheta rozpędza się. Jest na skraju pola karnego, dośrodkowuje, piąstkuje, bramkarz. No i piłka w posiadaniu Blackburn. Jeszcze Gallagher, Jest faulowany przez płachetę, czy to będzie żółta kartka? Zobaczmy, jaką sędzia podejmie decyzję. Tym razem na całe szczęście, upomnienie, chociaż to było bardzo, ale to bardzo ostre zagranie. I mamy rzut wolny, tak, wznawia grę. Długo się zastanawia, co zrobić. Uderza nad murem, ale też obok bramki chciał pocelować w okienko, ale coś ewidentnie poszło nie tak. Dobre podanie: Brereton. Na spokojnie minął naszych ryba, naszych obrońców, oczywiście. Brereton w polu karnym. Brereton, indywidualna akcja, a piłka kończy w rękach króla. Dobrze, Gallagher biegnie środkiem. Sporo opcji do wyboru: Holdby. Louis Holdby, król, ależ wygrał ten pojedynek strzał po krótkim rogu. Ale Holender zachował się jak profesor. Jest tutaj Płacheta. Z dystansu, ale prosto w ręce Kamińskiego. Jeszcze Norwich w natarciu. Ładnie Płacheta. Stipperman, Płacheta w polu karnym. Dośrodkowanie Pukki na 1 do zera. Temu Pukki wykorzystuje świetne podanie Płachety. No i Norwich od 76 minuty na prowadzeniu. I nie oddaliśmy go do samego końca. Zwyciężamy 1 do zera. Skromnie, bo skromnie, ale najważniejsze, że inkasujemy 3 punkty. No i jesteśmy cały czas liderem Championship. Tak tutaj oceniono naszą grę. Wiadomo, nie wszystko mogło się udać, bo zawsze jakieś uwagi są do naszej gry. Dwa celne strzały, jedna bramka. Myślę, że jest to całkiem przyzwoity wynik. A tutaj współpraca Pukkiego z Płachetą przyniosła świetne rezultaty. No i z taką dwójką możemy góry przenosić. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy liderem, jak widzimy 47 punktów na koncie, Swansea zaledwie 43 oczka. A teraz, szykujemy się do spotkania z, ze Swansea, Czy jedną z czołowych ekip, zaczynajmy drugie spotkanie. Dobrze tutaj Morris, pełna kontrola, podanie do Ayu. Ayu, Morris dobrze zagrali, ale Płacheta zagrał jeszcze lepiej w obronie i odebrał piłkę. Dobrze Morris, ma sporo miejsca i czasu. Schodzi do prawej nogi, Morris, indywidualna akcja, wreszcie podanie do Aju. Jeszcze Morris i broni to król, który jest w tym odcinku w świetnej formie i gdy tylko może, ratuje zespół. Jest tutaj Manning, zagrani do środka Hurricane, Morris, Aju zablokowany, jeszcze poprawka z dystansu, ale zdecydowanie niecelne uderzenie. Spokojnie Poheta to opanował przemysła w Poheta do środka, puki dobre odegranie, Poheta uratował tą piłkę. Ośmieszył jeszcze obrońcę płacheta w polu karnym. Ostatecznie się zapędził, no i ta akcja nic nie przyniosła. Dobra kontrola, podanie do płachety, płacheta, czy odegra, tak jest. Do temu Pukiego, ale niestety. W tej sytuacji Woodman był zdecydowanie szybszy. Jest tutaj Fulton, faulowany przez płachetę, czy to będzie żółta kartka, zobaczmy. Już tutaj mamy ostrzeżenie. A to się kończy wszystko żółtym? Tak, jest żółtym kartonikiem, nie mogło być innej decyzji, bo było to bardzo nieodpowiedzialne wejście. Jest tutaj Bayram, wycofanie. Jeszcze temu, płacheta, oczywiście temu, póki teraz przy piłce zagrywa do płachety. Płacheta na 1 do 0 strzał po krótkim rogu. Bramkarz wyciągnął się jak struna, ale był bez szans na interwencję. No i wygrywamy to spotkanie 1 do 0. Na razie są to skromne zwycięstwa. Ale najważniejsze jest to, że inkasujemy 3 punkty. Styl będziemy oceniać w innym momencie, teraz liczy się to co w sieci. Najważniejsze, że zdobywamy regularnie 3 punkty co nam pozwala być na samym szczycie tabeli Championship, bo tam jest nasze miejsce i niech inni na nas patrzą z dołu. A tutaj, płacheta, pomimo żółtej kartki, ma świetną notę 8,4 i z Pukkim ich współpraca wygląda po prostu znakomicie. A my przechodzimy dalej. No i tutaj widzimy zbyt wiele żółtych kartek, więc jesteśmy zawieszeni na najbliższe spotkanie. Kiedyś to musiało nastąpić. 6 punktów przewagi nad QPR, 7 nad Swansea, 8 nad Barnumów i remis z Millwall. No jak widać bez płachety nie ma Norwich. No takie są proste wnioski. No i jesteśmy już gotowi do gry. Na spokojnie możemy wystąpić w najbliższym spotkaniu. No i z łajką musieliśmy dostać szansę, więc zaczynajmy trzecie spotkanie. Dobrze, tutaj się Wheeler rozpędza. Wheeler jest już w polu karnym, Dograł do środka. McCleary zablokowany. Poprawka zablokowana również. Świetna postawa naszych obrońców, którzy blokowali wszystko co się da. I teraz Płacheta napędza akcję. Zablokowany, ale jeszcze póki zdołał do niego odegrać. Przemysław Płacheta w polu karnym. Płacheta powstrzymany przez bramkarza. Alsob, no czasem bywa naszym przekleństwem. Jest tutaj temu, Pukki, zagranie do Płachety. Płacheta jeszcze do boku, Mumba spokojnie do Płachety, Płacheta wślizgiem nie uratował tej sytuacji, faulował, co nie jest żadną nowością. I jeszcze był rzut wolny dla naszych rywali, Płacheta zablokowany, czy będzie poprawka? Jednak decyduje się na indywidualną akcję, Przemysław Płacheta w polu karnym, Płacheta póki gol, tak jest! Polsko-fińska współpraca działa tutaj doskonale, jak widać na boisku też się da, a nie tylko przy stole. Płacheta wywalczył tą piłkę, tym razem jak na niego o dziwo czysty odbiór. Jest tutaj Wheeler, zagrywa do środka. Jest tutaj interwencja naszego obrońcy, a wcześniej Płacheta podobno faulował. I sędzia chyba sięgnie do kieszonki i wyciąga żółtą kartkę. Aj, lubimy zbierać te żółte kartki, to jest niestety nasze przekleństwo. Ostatnia akcja tego spotkania może być jeszcze wyrównanie, zobaczmy jak to się skończy. Jest tutaj Horkan. Zablokowany, no i król ostatecznie oddala zagrożenie. A my wygrywamy to spotkanie 1-0. do 0. Tak jakbym powiedział przy poprzednich meczach, skromnie, ale najważniejsze, że 3 punkty wpadają na nasze konto. Plus współpraca Pukiego z Płochetą to jest po prostu poezja. Gdy oni wymieniają podanie, to wiesz, że za moment coś ciekawego się stanie. Dość dużo uwag do naszej gry, ale nie ma się co przejmować opiniami trenera. FIFA trener, delikatnie mówiąc, nie należy do najmądrzejszych postaci, więc trzeba go jak najczęściej ignorować, bo może w FIFA 88 odkryją, że jest coś takiego jak wymienność pozycji w nowoczesnym futbolu. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy cały czas liderem. 5 punktów przewagi nad Swansea, 6 nad QPR, a teraz rozpoczynajmy spotkanie z Nottingham Forest. No i tutaj widzimy Nottingham od początku dyktuje warunki gry. Jest Edward zagrań do kafu kafu w polu karnym strzelił, ale obronił to król. Nie dał sobie założyć siatki. Płacheta zbiega do środka. Płacheta dopóki Pukkiego, temu póki jeden do zera. No powiem wam, czasem już brakuje słów na współpracę tej dwójki. Cóż to jest za duet? To jest duet marzeń. Mam tutaj Edwarda, powstrzymanego przez płachetę, który walczy dzielnie w defensywie. Jest tutaj płacheta, zagrał do boku mumba. Na spokojnie może podać i tak się dzieje. Płacheta dośrodkowanie, prosto w ręce Samby. A i tak tutaj była pozycja spalona, więc cokolwiek by się nie stało. I tak ewentualny gol nie byłby uznany, a zobaczmy, czy była to. No kontrowersyjna decyzja. Jest tutaj Freeman, ale szpiętka kafu wychodzi na pozycję sam na sam i przestrzelił centymetry dzielił go od szczęścia. Spokojnie, Knockert. Francuz przed polem karnym zagrywa, jest tutaj Freeman zablokowany. Jeszcze wywalczona piłka, kafu obok bramki. To ewidentnie nie jest jego dzień. Płacheta, spokojna kontrola, dagr, zagrał do Pukiego. Coś się musi z tego urodzić, Płacheta w polu karnym. Dokrani niestety do nikogo. No i któreż to już zwycięstwo, 1 do 0. No, upodobaliśmy sobie ten wynik. No i jak zwykle para Płacheta Pukki czyni cuda. No i z taką dwójką można góry przenosić. I nie, trzeba, I nie trzeba się żadnego rywala obawiać. Bo gdy rywal staje na twojej drodze, to ta dwójka po prostu go miażdży. No i tutaj widzimy jeden celny strzał, ale to wystarczyło, by pokonać ekipę Nottingham Forest naszym 12 zawodnikiem był KAFU, który marnował wszystko, co się da. I gdyby nie jego wkład w naszą grę, to mogłoby być naprawdę nieciekawie. Przejdźmy dalej. No i widzimy sytuację 8 punktów przewagi nad QPR. No, już jest spora przewaga, to mi się podoba. No i gramy znowu z Blackburn. Zaczynajmy ostatnie spotkanie. W pierwszym meczu wygraliśmy 1 do 0, a teraz musi być podobnie. Świetnie, płacheta tutaj podał. Jest tutaj Gianulis. Płacheta głową prosto w bramkarza i nabawił się urazu, ale spokojnie, jak w Atlasie. Rozbiegamy ten uraz. Cóż nas może powstrzymać? Podanie do Pukiego. Temu, póki w polu karnym, dośrodkowanie. Płacheta nad poprzeczką. Kilka centymetrów niżej i bylibyśmy w niebie. Jest tutaj Płacheta. Zagrywa dopóki jego boda, jak do Pukiego, bo jak nie do niego to do kogo? Płacheta lobuje. Lobikiem go załatwił gol. Tak jest, na 1 do 0. Lobik pomimo interwencji Kamińskiego. Ostatecznie piłka trzepocze w siatce. Spokojnie Degianu lis ma Płachetę. Ten otrzymuje dobre podanie w tempo, dośrodkowanie, a i centre ostrzano. Przypomniały się piękne czasy w Ekstraklasie. Jest tutaj Bell, zagrań do Rotwella. Rotwell, 72 minuta, jest już w polu Rotwell, pięknie król, to jest właśnie interwencja Stadiony Świata. Ostatnia akcja tego spotkania, Brereton, przedarł się Gallagher. Gallagher sędzia nie zamierza kończyć tego spotkania. Piłka meczowa i blok obrońcy cóż za heroiczny powrót, a Gallagher może pluć sobie w brodę, ale jest jeszcze rzut rożny, Dolan wznawia grę. Mocne dogranie Niambe, powstrzymany, jeszcze strzał, ale spokojnie król to łapie i wygramy to spotkanie. A wygramy je? 1-0 oczywiście. Nie wiem, nie wiem co się dzieje, ale te wyniki 1-0 są bardzo, ale to bardzo powtarzalne w dzisiejszym materiale. I można by powiedzieć nawet, że to jakiś może spisek, ale takie spiski to ja lubię. W pięciu spotkaniach zagraliśmy, 15 punktów zdobyliśmy, zaledwie 5 bramek do tego wystarczyło, gdy Płacheta był na boisku. To działy się piękne rzeczy. A gdy dostał zawieszenie za nadmiar żółtych kartek, to Norwich od razu straciło punkty. To o czym świadczy. Przejdźmy dalej. No i widzimy sytuację: 8 punktów przewagi nad QPR, 9 nad, nad Barnmouth i aż 11 nad Swansea. Jesteśmy w niezwykle komfortowej sytuacji po rozegraniu 26 kolejek, a na samym dnie Huddersfield. No i póki jest najlepszym strzelcem: 23 bramki w 25 meczach, asysty 18, płachety w 23 spotkaniach. No i tutaj dzięk ma najwięcej czystych kąt. 30 spotkań, 18 bramek, 22 asysty, 9 żółtych kartek. Imponujące statystyki. I co teraz się będzie działo w następnym odcinku? Zaczyna się zimowe okienko transferowe. Czy zmienimy barwy klubowe? Czas pokaże. Jeśli pojawi się jakaś ciekawa oferta, to kto wie, może z niej skorzystam. Ale czy w ogóle dostanę zgodę na transfer? To już dowiecie się w następnym odcinku. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!